Ohio! Zapewne niektórzy z Was już to wywęszyli, ale na serwisach poświęconych tematyce anime typu Anime Zone czy Anime Shinden pojawia się coraz więcej szczegółów dotyczących serii na letni sezon. Wśród perełek, które będziemy mogli obejrzeć już w lipcu, znajdują się m.in. Sword Art Online 2, Gangale Online oraz Kuroshitsuji Book of Circus. Te tytuły są chyba najbardziej wyczekiwane, ale oprócz nich zobaczymy również kolejne przygody bohaterek Sailor Moon, czyli Bishoujo Sensei Sailor Moon. Dramatical Murder, nową generację Shonen Ai. Akcja będzie rozgrywać się w wirtualnej rzeczywistości, coś jak SAO, tylko że dla starszej widowni, gdyż przewidziany wiek do oglądania wynosi 16 lat. Następne jest Free, nowy sezon pod tytułem Eternal Summer, ulubieni pływacy w jeszcze lepszej odsłonie. Oficjalna premiera odbyła się dzisiaj, czyli 3 lipca. Pierwszy odcinek jest dostępny na animezone.pl i z tego co patrzyłam, to w języku angielskim. Został dodany wczoraj, jeszcze przed północą. Kuroshitsuji Book of Circus wyjdzie 11 lipca. Sebastian taki wspaniały! Anime Love Stage zaszczyci nas obecnością 10 lipca. Kolejne yaoi! Przeciętny nastolatek i super popularny aktor na pewno stworzą ciekawy duet. Kolejny kąsek dla starszych widzów. Tokyo Ghoul. Potwory, zagadki, kryminał. Może jakiś mały romansik u zagłady ludzkiej rasy? Anime z gatunku Seinen. Premiera 4 lipca. No i SAO! Nasze ukochane anime doczekało się w końcu kontynuacji! Jedyne co mnie zastanawia, to kwestia obecności Asuny w tym sezonie. Posłyszałam wiele plotek na temat, że ma jej nie być, ze względu na to, iż awatarem Kirito ma być dziewczyna i twórcy nie chcieliby zrobiło się pełno shippingów Yuri. Ale jest też inna wersja, mam nadzieję, że ona się spełni. Że ukochana Kirito pojawi się, tyle że pod inną postacią. I to nie będzie jakaś, wiecie, malutka zmiana fryzury, tylko coś naprawdę dużego. Ponadto, tytuł Gangale Online odnosi się do nowej gry, w której będą uczestniczyć bohaterowie. Koniec ze starymi mieczykami, a ruszamy z pistoletami i działkami. To wszystko już 5 lipca. Jako małą ciekawostkę odnośnie letniego sezonu, dodam, że ma powstać także nowy film. Mianowicie K-Missing Kings. Premiera odbędzie się 12 lipca tego roku. Ja najbardziej oczekuję na SAO 2 i Tokyo Ghoul. To są takie klimaty, które właśnie najbardziej lubię. A wy to, na co czekacie, możecie śmiało opisywać w komentarzach, bo to chyba one są. Także Oyasumi!